Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jak wiecie, mam auto elektryczne, Mitsubishi Imewa, takiego trojaczka. I no, niestety, tutaj z zasięgiem jest nie za bardzo. No niby jest, to 100 km, w lecie 110, w zimie 70, ale to trzeba jechać cały czas. Tak do minus 5 mam przetestowane. I cały czas kombinowałem tutaj, jak tutaj zrobić sobie dodatkowe jeszcze takie zasilanie w razie W, jakby mi gdzieś tam brakło tych 10-20 km. I tak kombinuję z powerbankami, takimi stacjami ładowania. I tak, mam pierwszą moją stację, to jest 0,25 kWh, to nie ma żadnej opcji, to takie malutkie. Druga stacja z Fosibota, 3,8 kWh, znowu fajna, ale za dużo, bo mi się do bagażnika nie mieści, jeszcze coś pasowałoby tam wsadzić i ona teraz u kolegi, pomaga mu na budowie, bo mi na razie do niczego nie potrzebna. Także pojawiło się coś. Powiem, że tak, w sam raz. Taka stacja ładowania. Zobaczcie, pierwsze co, mieści się. Zamykam klapę i jeszcze mam tutaj miejsce. Fosy, bo tu zajmował całość. Trzeba go pasem jeszcze było przypinać, bo był za duży. Tutaj mamy stację Tool Powera o mocy 2400 W, moc wyjściowa i pojemności 2160 W. Pojemność oczywiście sprawdzimy, będzie za chwilę test rozładowania, naładowania, jaka różnica i to wszystko. Ale powiem Wam po pierwszych testach ładowania elektryka, bo elektryk się ładuje, leci 2 kW bardzo ładnie. Już wiem, że jak będę jechał bez ogrzewania około 20 km więcej mam, jak z ogrzewaniem będę jechał to 10 km mam zapasu, czyli od biedy dwie dychy jest. Może nie zamarznę, rękawiczki założę. Także słuchajcie, taki sprzęcik. Zapraszam na test, a później jeszcze Wam opowiem o tych wejściach, wyjściach i innych rzeczach, które tam się na nim znajdują. I lecimy z testem rozładowania, bo trzeba to rozładować, zobaczyć ile kilowatogodzin wyszło, a później trzeba go naładować, także rozładowanie spokojne. Ja nie mam zamiaru szarżować z rozładowaniami takich urządzeń, bo to nie są urządzenia, żeby podpiąć 2 kW i zaraz go rozpierdzielić, tylko na spokojnie. Także tutaj mamy obciążenie 574 W. Mój wattomierz, który zawsze wszystkie testy tylko na jednym robię, także jak jest błąd, to zawsze taki sam. Tutaj sobie już, słuchajcie, liczy kilowatogodziny. A gdzie ładuję tą energię? A pcham ją w niskonapięciowy magazyn energii. Tutaj jest ładowarka, plus do plusa, minus do minusa, także pcham nisko napięciowy, bo nie mam gdzie do tego za bardzo zmarnować, nie chcę, a później będę z nisko napięciowego będę go ładował z powrotem, także jedno w drugie. Hałasu trochę jest, to chodzi. Grudzień mamy, słuchajcie, najkrótsze dni grudnia, ale pogoda nam troszeczkę sprzyja, także 1700 W leci 2,4 kW. Tam nam leci, już Wam mówię, 15 amper leci z 800 watowej instalacji na południowy zachód. Południowy wschód to jest instalacja 2,4 kW. I tutaj nam z dwóch trackerów leci, słuchajcie, bardzo ładnie nam leci. 6 kW nam leci, baterie 2 kW. Auto elektryczne się ładuje, pompa ciepła pracuje. I już Wam pokażę, o. Bardzo ładnie na zerach stoimy. Pompa ciepła 1100 W pobiera, bo na zewnątrz jest w miarę pogoda fajna. I bateria się ładuje. Do 40% mam na razie ustawione rozładowanie, także już 4% doładowało baterię. I leci nam teraz tak, już Wam mówię, 2,60 z 3,85 kW i 3,56 z 5 kW. Słuchajcie, instalacji nam leci. Słonko świeci, to jeszcze co nam grzeje? Kolektory nam grzeją. Tak już przy okazji, jak jestem, zawsze coś dorzucę. Do kolektorów wpada 35 stopni. I pierwszy kolektor podnosi do 52, drugi podnosi do 60 stopni, glikol oczywiście podnosi, trzeci podnosi do 68 stopni. W zbiorniku już mamy 41 stopni, 42, bardzo fajnie. Także tak wygląda schemat bufory. Kolektory, idziemy jeszcze na podwórko. Fajna pogoda, to warto pokazać.
Słuchajcie, oj, obudu. Dla tych, co nie wiedzą, 800 W pik, dwa panele do regulatora MPPT. Tutaj się i mewek ładuje elegancko, 2 kW w niego leci na spokojnie. I tutaj mamy instalację 2,4 kW. To jest południowy wschód, to jest południowy zachód, kąt 85 stopni, kąt 55 stopni. I do tego mamy kolektory heat pipe. Pierwszy co podnosi, drugi co podnosi, trzeci co podnosi. Na wylocie każdego jest czujnik temperatury. Pompa ciepła sobie radzi doskonale. Siemanko gościu, siema, co tam u buziaków. Także fajna pogoda, trackery poblokowane. Śnieżyca była, teraz wyszło słońce, także troszeczkę tej energii, słuchajcie, łapiemy. Tu jest stacja pogodowa, która nam pokazuje, że ramy na zewnątrz prawie 5 stopni, w środku 14, wilgotności, prędkości wiatru, opady, takie różne rzeczy. Reszta jest na stronie internetowej, także lecimy z tematem. Tutaj nam rozładowanie leci na spokojnie. 3 godziny pokazuje, także niech się rozładowuje. I rozładowany. Także wyciągnęliśmy energii. Oj, właśnie. 1,67 kWh zostało wyciągnięte. Także teraz sprawdźmy, ile energii trzeba do niego włożyć. Także wattometr zresetowany. Leci nam 500 W. 500 W dlatego, że rozładowanie było jakieś tam te 550 około, także z takim samym prądem będę go ładował. Tryb UPS się pokazał, także można sobie wpiąć jakieś urządzenie i wtedy będzie zasilany bezpośrednio i bateria będzie ładowana. Powiem wam, na UPS-a do różnych pieców gazowych, pomp, zasilania, innych rzeczy, przez zimę sobie to przekolebiecie, a na wiosnę, jakby niepotrzebne, czy do kolektorów nawet solarnych, jakby niepotrzebne, sobie możecie to zabrać, gdzieś wywieźć, coś skorzystać, później z powrotem przywieźć i podłączyć. I to nie jest takie właśnie jak jakaś puszka na ścianie zamontowana, jakiś akumulator, tylko gotowy produkt w każde miejsce i na każdą porę, że tak powiem. Nawet dom tym zasilić można bezpośrednio na jakieś oświetlenie, o czym spróbuję wam też, co wam spróbuję pokazać w tym materiale. Także 500 W leci i jak oddawałem, to teraz pobieram z magazynu. Także lecimy z testem dalej. Przy 80% ładowanie zwolniło, także leci już 250 W tylko do baterii. Pewnie jakaś górna ochrona, żeby na spokojnie i się ogniwa zbalansowały i też nie goniło na, że tak powiem, no na siłę. 81 minut zostało do pełnego naładowania, także sobie tak nabija. No ale energię już wciągnęło, słuchajcie, nam dwa, praktycznie nominał baterii nam wciągnęło energię. Także no troszeczkę na to przetwarzanie i w jedną, w drugą stronę idzie. Czekamy, aż się naładuje. No i mamy 100% naładowane, odcięło. A potrzebowaliśmy wsadzić 2,23 kWh, żeby naładować ten magazyn energii. Także podliczyłem, mamy pojemność 2160 Wh. Ładowanie takiego banku, na naładowanie potrzeba 2230 Wh. Po stronie AC oczywiście, czyli przetwornica AC na prąd przemienny, wyciągamy z tego energii 1673 kWh. Także słuchajcie, no tak to wygląda i tutaj ani w plus, minus nic nie wymyśli, nic nie oszuka, bo tutaj nie ma co kombinować. Zapraszam was do oględzin tego urządzenia. No i finalnie trzeba długo poglądać, co tu gdzie jest. Od góry mamy taką klapkę, wszystko jest takie na klik-klik. Tutaj mamy przewody do PV, nie. Tu jest wtyczka, tu są wtyczki z tej strony, zaraz wam to wszystko wyciągnę na poziomie normalnym. O, tak będzie łatwiej i będzie łatwiej. I tu mamy tak, w
Wtyczka, wtyczka to są wszystkie strony ładowania, czyli to co nam wchodzi od strony sieci i od strony panela PV. Możemy tu sobie podłączyć panel PV zwykły, bo tutaj macie MC4, albo możecie sobie podłączyć taki panel dedykowany, to jest taki rozkładany panel fotowoltaiczny o mocy 200 W, monokrystaliczny, 18 V, 11 A. I on w sobie też ma wszystkie te przejściówki właśnie do takiej stacji albo do innych i też ma bezpośrednie tutaj MC4, także czy w tą stronę można sobie taką stację z panela uruchomić. Także strona zasilania, tutaj mamy łącznik DC, wszystko co włączamy pokazuje się nam u góry, także bardzo fajnie to jest rozwiązane. Tu mamy włącznik na te gniazda tutaj, jedno i drugie, to są już wyjściowe gniazda. Do tego mamy lampkę, świeci, miga, SOS i nie świeci, lampka jak lampka. Dalej, z tej strony mamy włączanie przetwornicy, no właśnie zniknęła, była przed chwilą włączona, momencik. O, włączamy przetwornicę, pojawia nam się tutaj ładnie. I tak, to wyłączamy, to nam wszystko znika. Tutaj te wszystkie porty USB, nie USB, też fajnie zrobione, bo każde osobno włączamy, wyłączamy kiedy nam tego trzeba, żeby nie czerpać niepotrzebnie przetwornicy. No i siłę ładowania, jaką sobie siłę ładowania ustawimy, 700-900, tutaj mamy od 300 W do 1100 W, także siłę ładowania mamy tutaj. I tak to, tak to słuchajcie wygląda, no więcej co to wam będę opowiadał. Taka bateria, mówię, tylko ze wszystkim w środku, nie? Off-grid, ale już z gotową przetwornicą AC, DC. Bardzo fajne to urządzenie są, podoba mi się to. I podoba mi się to, że już nie jest tak jak w niektórych było, że jak ja tutaj podam na przykład farelkę 3 kW, to ona tylko 2-4 kW z siebie wyciąga, nie więcej, prawda? Nie ma problemu, a wcześniejsze odcinały. Czyli to jest dobre, bo można z oporowymi urządzeniami przesadzić, a wyjdzie tylko tyle, ile trzeba. No, pojemność jest taka, jaka komu pasuje. Test wyszedł, widzicie jak wyszedł, także no, trzeba sobie to wszystko porównać, przeliczyć. No i tyle z mojej strony, słuchajcie. Ja sobie troszeczkę poużywam jeszcze tego urządzenia, na pewno mi się przyda przy trojaczku. Ja by kogoś interesowało, link w opisie do urządzenia, także zapraszam serdecznie. Z mojej strony tyle, a testów, kombinacji, innych rzeczy, jedziemy. Dzisiaj słońce trochę było, także z 20% nabiło na 50% i ciągnę sobie z magazynu, niskonapięciowy. Też bardzo fajnie sobie radzi, o, nawet bardzo ładnie sobie radzi, bo było 25,8, już 26,3, także bardzo ładnie dobiło. Za dużo słońca nie było, ale jak na styczeń to i tak dobrze. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, słoneczka życzę i do następnego testu czegokolwiek. Zdrowia!